Nie wyrzucaj skorupek po jajkach, są zbyt cenne. Zdziwisz się, do czego można je wykorzystać. Weź garnek z wodą i wrzuć do niego skorupki od jajek. Gotuj je przez kilka minut, następnie odceć skorupki z nadmiaru wody, po czym przełóż takie skorupki na blaszkę. Piecz je w piekarniku przez godzinę lub dwie, ale na niskiej temperaturze piekarnika. Tym sposobem idealnie je wysuszysz. Następnie przygotuj blender. Włóż skorupki do blendera. Po prawidłowym wysuszeniu skorupki powinny dać się łatwo rozdrobnić. Zmiksuj je, aż uzyskasz konsystencję proszku. Dodaj łyżkę proszku do prania i ponownie uruchom blender. Następnie dodaj łyżkę sody i ponownie zmiksuj. Po prawidłowym zmiksowaniu cała mieszanina musi stać się proszkiem. Taki proszek przesyp do pojemnika. Teraz weź swój spalony garnek. Posyp stworzonym proszkiem przypalone powierzchnie. Za pomocą mokrej gąbki zacznij szorować. Jak widzisz, garnek jest jak nowy. Skorupki jajek stały się doskonałym środkiem czyszczącym, dlatego już nigdy ich nie wyrzucaj. To mój sposób na przypaloną patelnię. Dzięki niemu moje garnki są czyste i lśniące. A próbowałam już wielu metod, ale żadna nie działała tak jak ta. Uszykuj miskę. Dodaj do niej 3 łyżki octu jabłkowego. Następny produkt Cię zaskoczy. Jest to pasta do zębów. Dodaj jedną łyżkę. Kolejnym składnikiem są 2 łyżki wody utlenionej. Wymieszaj, aby składniki się połączyły. Na sam koniec wsyp 2 łyżki sody oczyszczonej. Teraz wszystko dokładnie wymieszaj. Zauważysz, że zaczyna tworzyć się piana. To znak, że reakcja chemiczna zachodzi prawidłowo. Nałóż mieszankę na przypaloną powierzchnię patelni. Upewnij się, że cała przypalona powierzchnia jest pokryta pianą. Pozwól pianie działać przez kilka minut. Zabierz gąbkę do naczyń i zacznij szorować patelnię. Czyść ją, aż zauważysz, że przypalenia zaczynają schodzić. Kiedy cała przypalona warstwa zostanie usunięta, spłucz patelnię ciepłą wodą. Teraz Twoja patelnia jest czysta i gotowa do użycia. Dzięki tej metodzie nie musisz się już martwić o przypalenia. Spróbuj sam i przekonaj się, jak łatwo można wyczyścić przypaloną patelnię. Wylej to na opiekacz, będzie czysty bez szorowania i skrobania. Oto ekspresowy trik na czyszczenie przypalonego tostera. Podczas częstego używania na jego powierzchni zbierają się przypalone resztki jedzenia i tłuszcz. Mechaniczne mycie za pomocą gąbki może uszkodzić jego powierzchnię. Zamiast szorować, wypróbuj ten sprytny trik. Do naczynia wsyp 4 łyżki mąki ziemniaczanej. Następnie dodaj łyżkę sody oczyszczonej. Soda jest ekologicznym zamiennikiem chemii do sprzątania. Ma właściwości usuwające plamy, brzydkie zapachy oraz dezynfekujące. Wlej do mieszanki 50 ml wody. Całość wymieszaj. Na rozgrzany opiekacz wlej mieszankę. Tak, żeby pokryła całą powierzchnię tostera. Następnie zamknij go i zostaw na kilka minut. Gdy mieszanka się podgrzeje, powstanie z niej białe ciasto. Zdejmij je za pomocą widelca. Cały brud, tłuszcz i resztki przyczepią się do niej. Niczym magnes wyciągnie z tostera cały syf. Wystarczy ją zwinąć i po ostygnięciu wyrzucić do śmieci. Toster będzie wyglądać jak nowy. Jego powierzchnia nie będzie miała rys. Ten przepis jest naturalny i bezpieczny dla zdrowia. Nie potrzebujemy chemicznych środków do czyszczenia spalenizny. Dzięki tym składnikom pozbędziesz się brzydkiego zapachu z mikrofali. Niewiele osób myje swoją mikrofalówkę na bieżąco? Zazwyczaj każdy z nas odkłada to na później. Niestety ten nawyk jest zły. W mikrofalówce zbiera się wiele zanieczyszczeń, zaschniętych resztek jedzenia i wydobywa się z niej przykry zapach. Na samym początku wlej wodę do miski, następnie wyciśnij sok z cytryny i dodaj go do miski. Kolejnym produktem jest cynamon w proszku. Wrzuć dwie łyżeczki. Wymieszaj wszystko. Cytryna i cynamon mają właściwości antybakteryjne oraz dezynfekujące. Sprawią, że przypalone resztki żywności zmiękną i łatwo odejdą od ścianek kuchenki. Dodatkowo zniknie także nieprzyjemny zapach. Miskę ze składnikami włóż do mikrofalówki i włącz na największą moc. Wodę podgrzewaj przez około 5 minut. Na sam koniec wyłącz mikrofalówkę i pozwól urządzeniu ostygnąć. Później ściereczką wytrzyj jej wnętrze. Możesz już zapomnieć o nieprzyjemnym zapachu. Wyciśnij sok z limonki na węgiel. Zacznij od wzięcia kawałka węgla i włóż go do plastikowego worka. Następnie weź drewnianą łyżkę i rozbij węgiel na małe kawałki. Rób to tak długo, aż stanie się drobno pokruszony. Przenieś pokruszony węgiel na sito. To ważna czynność. Dzięki temu usuniesz wszystkie większe kawałki. Następnie weź limonkę, przekrój ją na pół po czym wyciśnij sok do miski z pokruszonym węglem. Wymieszaj te dwa składniki dość porządnie, aż powstanie pasta. Następnie weź przypalony garnek i nałóż powstałą pastę. Rozprowadź mieszankę na zniszczonym obszarze i delikatnie go wyszoruj. Ta pasta doskonale nadaje się do usuwania uporczywych śladów przypalenia na garnku. Właściwości ścierne węgla w połączeniu z kwasowością soku z limonki skutecznie usuwają przypalone pozostałości. Twój garnek będzie czysty i gotowy do ponownego użycia. Taka pasta sprawdzi się idealnie do innych przypalonych sprzętów kuchennych. Wymieszaj sól z płynem do naczyń. To połączenie jest niesamowite. Na pewno nie używałeś jeszcze płynu do naczyń w ten sposób. Przygotuj naczynie z miarką i wlej około 200 ml płynu do mycia naczyń. Może to być dowolny płyn do naczyń. Dodaj dwie łyżki soli. Następnie dodaj dwie duże łyżki sody oczyszczonej. Dodaj odrobinę wody i wymieszaj wszystko. Połączenie soli z sodą oczyszczoną i płynem do naczyń jest zaskakująco skuteczne w czyszczeniu przypalonych garnków i patelni. Ta mieszanka pomoże usunąć przypalone resztki. Przełóż patelnię do zlewu kuchennego. Wylej trochę mieszanki na przypalony spód i wyszoruj zwykłą gąbką. Soda i płyn do naczyń rozpuszczają brud. Sól ułatwia usuwanie przypaleń bez rysowania spodu patelni. Na koniec dokładnie spłucz wszystko wodą. W rezultacie garnek lub patelnia wyglądają jak nowe. Jeśli masz patelnię lub garnek, który jest mocno przypalony od użytkowania, ta sztuczka może zdziałać cuda. Odetkasz zlew w kilka sekund. Bez wydawania pieniędzy na hydraulików czy drogie środki chemiczne. Zlew kuchenny często blokuje się z pozornie głupich powodów, takich jak cząsteczki jedzenia lub nagromadzony tłuszcz. Opróżnij zlew i wlej pół butelki płynu do mycia naczyń do odpływu. Następnie zamknij odpływ, po czym napełnij zlew gorącą wodą. Woda musi być tak gorąca jak to możliwe, aby rozbić tłuszcz i cząsteczki jedzenia. Pozostaw mieszaninę na 10 minut, wtedy wzmocnisz jej efekt. Następnie całkowicie spuść wodę. Ten prosty, ale skuteczny rytuał powinien być wykonywany regularnie, aby utrzymać zlew w prawidłowym stanie. Warto też pamiętać o codziennym dbaniu o zlew w kuchni. Dobrą praktyką jest wlanie znacznej ilości gorącej wody po każdym zmywaniu. Oleje i resztki jedzenia z naczyń mają tendencję do blokowania odpływu w miarę upływu czasu, więc wypłukanie ich gorącą wodą może zapobiec gromadzeniu się ich. Wprowadzając te zasady unikniesz kłopotów z zatkanym zlewem i zapewnisz sprawne odprowadzanie wody w